Święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówi o sobie i swojej ekipie, z którą przybył, ekipie ewangelizacyjnej, z którą przybył do Tesalonik. Mówi: stanęliśmy z taką wielką pokorą pośród was, jak matka czule opiekująca się dziećmi. I chcieliśmy wam dać nie tylko Ewangelię Bożą, ale chcieliśmy dać wam również nasze dusze, ponieważ w naszych duszach ta Ewangelia już nie jest jedynie przekazem odnoszącym się do rozumu, ale jest przekazem serdecznym. Dusza, która przekazuje obecność Pana Boga. Myślę, że kiedy dzisiaj czytania bardzo mocno wskazują na jakość kapłaństwa, bycia liderem w Kościele, warto mieć te słowa świętego Pawła w pamięci. Trzeba z taką wielką pokorą stawać, z wielką miłością, ale trzeba równocześnie mieć taką świadomość, że kiedy głosimy, to musimy dawać nasze dusze, musimy pokazywać nasze dusze, musimy mówić o doświadczeniu naszej wiary. Wtedy będziemy wiarygodni i wtedy ludzie bardzo chętnie będą chcieli nas po prostu słuchać.